Nagrywanie rozpoczęte. Słyszysz mnie, Manuelko? Tak, słyszę cię tylko cicho. Już poprawię mikrofon. I jak się czujesz? No i już teraz słyszę. Dobrze się czuję, bardzo. Witam cię w kolejnym protokole badawczym. Ty jeszcze nie znasz tematu. Gotowa na eksplorację? Tak. Super, no to zaczynamy. Na trzy. Przyjrzyj się aktywności hipokampu w momencie, w którym pamięć może zostać zmieniona. Co widzisz lub postrzegasz? Jeden, dwa i trzy. Widzę kawałek. Taki nieregularny kawałek w głowie ciała, które się błyszczy i jakby miga. Coś jakby tak jak światło miga. Energia, która się włącza, oświetla się i wyłącza, miga. A w momencie, gdzie pamięć może zostać zmieniona, to widzisz to, że to miga, tak? Tak, jakby przekierowanie zwrotnicy. To jest takie poczucie, tak jakby migało i miały się zmieniać ścieżki neuronowe. Bo hipokamp jest odpowiedzialny za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej i orientacji przestrzennej. I tutaj, jeżeli chcielibyśmy zmienić tą pamięć, to mówisz, że to jest jak zwrotnica, tak? Że to się tak... Tak, miga ten cały ten kawałek mózgu, którym się pokazał. On miga i zaczyna zmieniać impulsy. Z niego zaczyna wypływać inne informacje. A możesz to rozwinąć? Możesz coś tutaj więcej powiedzieć? To jest tak, że on dostaje sygnał i zaczyna rozprowadzać inaczej informacje do ścieżek neuronowych. Wygląda, a co to tak, znaczy jakby, inaczej? To tak jakby one na przykład szły, powiedzmy, w prawo, w jakimś tam określonym ruchu i teraz ten ruch, tak jak taniec, trochę zmienia kierunek i jest nieco inny. To jest bardziej jak się czuje, jakby zmieniała się, tak jak się zmienia pogoda. To jest coś takiego, że był ciepły dzień i nagle się czuje, że ma przyjść deszcz i to się wyczuwa w powietrzu. Jakby zaczyna wiać wiatr. Tutaj jest jakby, ja to widzę jakby ta energia, która jako informacja wchodzi do hipokampu, ona zaczyna być prowadzona do ścieżek neuronowych, ale widać, że jest zmiana, że trochę inaczej one się zachowują i trochę w inny sposób rozprowadzają to. Czyli tak jakby można na to wpływać i można tym manipulować. Tak. To jest bardzo plastyczne miejsce w mózgu. Pokazuje mi się jeden kawałek w mózgu. Pojawia się słowo prawdopodobieństwo. Jakby jeżeli te informacje dochodzą do tego miejsca, to on może stworzyć cokolwiek i dać informację do innych neuronów, że od teraz to jest prawda i to wcale nie musi być zgodne z rzeczywistością. Trzeba dotrzeć do tego miejsca w umyśle, w mózgu. A jaki widzisz? Jesteś w stanie tak jakby nakreślić, w którym miejscu to jest? To się pokazuje jako, jest głowa, to jest po lewej stronie czaszki, bardziej w głąb, to jest jakby kawałek mózgu,
Ja absolutnie się nie znam w ogóle na biologii, także nie wiem, jak to opisać. Ja również. A, więc to jest taki jakby płat, kawałek mózgu, który jest odpowiedzialny za tworzenie historii. Jakby to nie musi być prawdziwe, to może być po prostu coś, co mózg uzna za prawdopodobne. To jest coś takiego, mi się pojawia. I on wtedy rozprowadza stamtąd informację. Jeżeli dotrze do tego kawałka mózgu, dana informacja i zostanie jakby uznana za taką, która jest prawdopodobna, no to ona może się rozprzestrzenić jako wspomnienie. I to będzie fałszywe wspomnienie. Tak. To tak jakby uaktywnić prawdopodobieństwo, które nie miało miejsca, ale dać znać tej części mózgu, że ono się wydarzyło. Ona nie sprawdza, ona to rozprowadza. Dobrze. Czy elementy lub czynniki zewnętrzne mogą modyfikować ludzką pamięć? Tak czy nie? Tak. To jeśli tak, to jakie to czynniki? Emocje. Emocje. Nacisk emocjonalny. Jeżeli ktoś wystarczająco długo wmawia coś, to w umyśle może się pojawić przypuszczenie, że to jest prawda i uwierzenie w to. Czyli informacja połączona z emocjami. Tak, im mocniejsze emocje, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie to przyjęte przez system jako prawdziwe. Tam się skojarzyło, jak wysyłamy intencje, jak chcemy zamanifestować, to też emocje są tym ładunkiem energetycznym, który tak jakby przyspiesza. I to jest, mówisz, takie podobne, może wręcz takie same. Tak. Dobrze. To jest energia w emocjach. Czy to samo fałszywe wspomnienie może być współdzielone przez wspólną pamięć zbiorowości ludzkiej? Tak, tak. Czy nie? Tak, tak, tak. Czy możesz to jakoś rozwinąć? Coś tu widzisz więcej? Widzę zbiorową hipnozę wielu ludzi, którym się przekazuje pamięć z danego miejsca na świecie w pewien określony sposób. Jeżeli ludzie zaczynają to sobie wyobrażać i wystarczająco dużo powtarzać, to się zapamiętuje w pamięci zbiorowej, chociaż wcale tego wydarzenia mogło nie być fizycznie. Czy jesteś w stanie zobaczyć, o jakim wydarzeniu mowa, na przykład podczas takiej hipnozy zbiorowej? Pojawiają się czasy egipskie i jakieś rytuały i takie wmawianie ludziom, że było, nastąpiło kiedyś na ziemi jakiś rodzaj ukarania ludzi za ich czyny i zniszczenia. I to się wpisało mocno w zbiorową pamięć, mimo że nie było takiego miejsca, nie miało miejsca nigdy dewastacja ludzi na jakąś szerszą skalę. Czyli to wszystko służyło do stworzenia pamięci, takiej do manipulowania właśnie. Tak, żeby było poczucie winy i lęk, a nigdy nie było. Były w jakichś małych miejscach różne, w kawałkach świata, ale nigdy nie było to na taką zbiorową skalę i nie było to nigdy zaplanowane przez jakiś większy byt. Tego nie było nigdy takiego wydarzenia, które miałoby ludzi za coś ukarać. Dobrze. Kolejne pytanie. Przyjrzyj się naturze tego procesu i mechanizmom, które mogą wpłynąć na tworzenie się tego samego fałszywego wspomnienia w pamięci większej liczby osób. To jest najpierw jest przygotowanie ludzi, otwarcie ich, muszą być chłonni. Potem jest mocne mówienie kategoryczne, co jest prawdą, a co nie, i ośmieszanie ich, dotykanie ich traum i ośmieszanie ich jakichś delikatnych, otwartego serca, ośmieszanie naiwności i wzbudzanie lęku. I jeżeli pojawia się lęk i podążanie za lękiem, no to jest najlepsze podłoże, żeby
zacząć mówić coś, co zostanie zapamiętane i co będzie później wzrastało jako zbiorowa historia. Mhm. Czyli ta cała manipulacja potrzebuje podłoża w postaci traum. Tak. Mhm. Dobrze, czyli to jest taki jeden, można by powiedzieć, z istotnych czynników tak. w tym wszystkim. Im bardziej straumatyzowany człowiek, tym bardziej podatny na manipulacje, bo nie czuje się bezpieczny sam w swoim ciele, więc szuka bezpieczeństwa na zewnątrz. Jeżeli ktoś jest kategoryczny i mocny, to ma energię, a jest takie poczucie, że jeżeli ktoś ma dużo energii, to może zapewnić bezpieczeństwo. Mhm. Dobrze, kolejne pytanie. Na trzy połączysz się z momentem śmierci Nelsona Mandeli i powiesz mi, gdzie zmarł. 1, 2 i 3. Widzę mieszkanie opuszczone. Tak jakby on się tam ukrywał. Mhm. W jakim mieście, w jakim państwie, czy jesteś w stanie to odczytać? Anglia, pojawia się Anglia. Mhm. Na granicy. Na granicy z Irlandią. Na granicy ze Szkocją, na granicy z Irlandią, ze Szkocją. Na granicy ze Szkocją, opuszczone małe miasteczko. Mhm. Na Esza. Coś na szalnie pojawia się nazwa. Mhm. Na trzy zobaczysz tą nazwę. Masz dostęp do wszystkich informacji. 1, 2 i 3. Szantlej. Mhm. Dobrze. A teraz przyjrzyj się tej scenie na poziomie metafizycznym. Co widzisz lub postrzegasz? Widzę samotnego mężczyznę, który się źle czuje w środku opuszczonego mieszkania. Mm-hmm. Jest chory. Ale jest chory naturalnie, czy jest chory, ponieważ nie wiem, jakieś czynniki zewnętrzne tutaj zadziałały? Ma jakąś substancję w organizmie trującą. Mm-hmm. I chcę znaleźć ujście, boli go bardzo. I chcę znaleźć jakieś leki przeciwbólowe, jakiś rodzaj, coś mu, co mu pomoże. I czuję, że zbliża się koniec jego życia, bo nie może, jakby czuję gdzieś głęboko, ale nie chcę się z tym pogodzić. I to był jakiś atak, jakiś rodzaj, to nie jest śmierć naturalna. On uciekał przed czymś. Mhm. Dobrze. Co widzisz lub postrzegasz w odniesieniu do następującego pojęcia efekt Mandeli? Widzę jakieś ludzi, którzy po sobie stoją i jest coś w umyśle, co sobie przekazują. Mhm. I to się rozrasta na dużą skalę. Jakieś otwarcie w umyśle. Tak jakby się było w jakiejś podobnej świadomości. Mhm. Czyli to jest jakby tworzenie świadomości zbiorowej? Tak, ale na jakimś poziomie określonym, jakby w określonym warunkach i to jest coś, co otwiera, ale w, jakby wszystkich podobnie, na podobne informacje. Jest coś w tym otwierającego, jednocześnie coś podobnego do siebie. Mm-hmm. A czy te osoby, skoro jest to coś podobnego, to czy muszą mieć jakiś wspólny czynnik? Czy ich coś łączy? One są podatne. Na manipulacje? Otwarte, ale też podatne na wpływy. Na sugestie, tak? Tak, na sugestie. Tak. Mhm. Dobrze. Na trzy, wciąż w odniesieniu do pojęcia efekt Mandeli, połączysz się ze świadomością zbiorową i powiesz mi, co postrzegasz. 1, 2 i 3.
widzę ludzi, którzy otwierają swoje umysły na naukę, na uczenie się w jakiś określony sposób. Są podatne właśnie na sugestie i na wchłanianie. Coś jest tutaj o nauce, o otwieraniu się, o chłonięciu. Możesz podać więcej szczegółów? Coś widzisz? Widzę ludzi, którzy coś notują w zeszytach, zastanawiają się. Ale też tworzą jakąś energię wspólnie. Ale więcej nie widzę. To jest coś o nauce. Dobrze. Czy prowadzone są eksperymenty związane z tworzeniem fałszywych wspomnień? Tak. Widzę, że na więźniach. Na więźniach i to jest w skali globalnej? Tak, ale jednocześnie jest to bardzo ukryte. Gdzieś w oddziałach zamkniętych. No i właśnie kolejne pytanie. Kto przeprowadza te eksperymenty i jakie są ich cele? Okazuje mi się, że to gdzieś jest w Rosji. Jest badanie nad umysłem i nad ludzką percepcją. Ale też chodzi o to, żeby obywatele mieli odpowiednie postrzeganie swojego państwa, że to jest jakoś mocno związane z przynależnością narodową i z dyktaturą tam. Tak, tak. Mhm. Coś jeszcze ci się pokazuje? Że to jest w fazie jakichś takich badań dopiero. Ale są prowadzone, to mi się pokazuje, tylko że jest tam zimno. Dobrze, to kolejne pytanie. Czy porwania przez obcych mogą wywołać efekt Mandeli, a w rezultacie fałszywe wspomnienia? To tutaj pokazuje się coś niejasnego, że jest jakieś zaciemnienie w tym związane i to powoduje u ludzi, którzy oni są bardzo ogłupiali w jakiś sposób, że nie mogą poczuć, co się naprawdę wydarzyło. I że to może wpłynąć na świadomość zbiorową, ale to nie jest jakaś wielka skala. Ale czy tutaj masz na myśli to zaciemnienie, to jest tak jakby wymazanie ze świadomości tego momentu porwania? Tak, tak, że nie wiadomo, co właściwie tam się energetycznie dzieje, że jest jakiś rodzaj zagubienia właśnie w świadomości. I to powoduje w rezultacie, właśnie czy to wpływa na takie fałszywe wspomnienia? Czy to powoduje ten efekt Mandeli? Może wpływać, bo jest dużo lęku. Więc może być tak, że tak, tam może powodować fałszywe wspomnienia. To jest podatny grunt, jest dużo lęku, brak bezpieczeństwa i umysł zaczyna jakby tworzyć historię, która chociaż trochę daje poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia tego, co się wydarzyło, a było niezrozumiałe. Dobrze. Ostatnie pytanie. Czy równoległe wszechświaty wpływają na powstanie efektu Mandeli? Pojawia się, że tak. Że tak. To rozwiń to, proszę. W zależności od tego, gdzie świadomość jest najczęściej, w którym świecie, może pobierać stamtąd informacje, a jeżeli w świecie fizycznym, którym jest w ciele, nie ma odpowiedniego nazewnictwa i odpowiedniego zrozumienia, to może w jakiś sposób przeinaczyć te informacje albo nie dopasować je do tego, co się dzieje tu i teraz i w tym momencie buduje się jakiś fałszywy obraz, w który zaczynają wierzyć różni ludzie, mimo tego, że jakby w doświadczeniu jest to czymś innym, ale nie ma odpowiedniej percepcji do tego, żeby to zrozumieć.
To było ostatnie pytanie. To jest właśnie koniec części oficjalnej. Teraz możemy przejść do części nieoficjalnej, czyli troszeczkę tutaj poeksplorować. Ten efekt Mandeli jest związany właśnie ze świadomością zbiorową i często jest tak jakby rozpoznawany w naszym rozumieniu, że na przykład wydaje nam się, że słyszymy, że znamy tekst piosenki i wszyscy znamy ten tekst piosenki. Na przykład w Polsce jest to hymn narodowy i w naszej świadomości zbiorowej są inne słowa niż są rzeczywiście, niż były napisane. Czy możesz tutaj się temu przyjrzeć i zobaczyć, dlaczego tak się dzieje? To jest, to się pokazuje, że tak jakby część świadomości wypierała pewne słowa i oczywiste konteksty i znaczenia, ponieważ nie ma gdzieś głębszej zgody na przykład na wartości za tym płynące. Aha, no interesujące, ciekawe. Nie ma tutaj żadnych czynników zewnętrznych, jakiś. Tak jakby, czy jest to w czymś interesie? Żeby, nie, to jest jakby część ta wewnętrzna się burzy, bo hymn jest, on jest narzucony całemu społeczeństwu, taki, a nie inny. I nie każdy się zgadza z wartościami czy z energią, która tam płynie i tworzy to wewnętrzny konflikt i wtedy świadomość jakby dopasowuje kontekst do swojego świata, tak żeby poczuć się w nim trochę bardziej komfortowo, bo jest to coś, co zostało narzucone. Dobrze, to jeszcze zostańmy przy temacie właśnie świadomości zbiorowej. Przyjrzyj się istotom, które mają zanieczyszczone DNA, czyli istota ludzka, ale z innym DNA, dosyć mocnym, mocno zanieczyszczona w takim większym procencie. I sprawdź proszę, czy taka istota wpływa na świadomość zbiorową i czy w ogóle ma dostęp do naszej ogólnej świadomości zbiorowej. Tak, wpływa i ma dostęp. Każda istota ludzka współtworzy jest zanurzona w świadomości zbiorowej. Nie ma możliwości być poza świadomością zbiorową, kiedy jest się świadomością indywidualną na Ziemi. Więc wszyscy współtworzymy świadomość zbiorową. Niezależnie od tego, jak bardzo jest zanieczyszczone nasze DNA, czy czyste, czy naturalne, czy jakby wszystko. Nie ma takiej kropli w oceanie, którego nie tworzy. I tutaj na Ziemi wszyscy tworzą świadomość zbiorową, współtworzą. Dobrze. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Coś jeszcze widzisz? Coś jeszcze rozwinąć w tym temacie? To się pokazuje a propos jeszcze początków mózgu, że mózg jest bardzo plastyczny i że w każdej chwili może zmienić każdy neuron i każdą informację. I nie ma dla niego jakby wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o zmiany neuronalne w mózgu. Jest to bardzo plastyczne. To się mocno pojawia. No bo tak jak zaczęłyśmy ten protokół i byłyśmy przy tym hipokampie, to fajnie to określiłaś, porównaj, że jest to jak zwrotnica, czyli ta informacja idzie i jeżeli ma być zafałszowane, to nagle jak zwrotnica i to się zmienia tak. I wtedy tworzy się fałszywe wspomnienie. I faktycznie jest to bardzo plastyczne i bardzo ruchome. No dobrze, bardzo Ci dziękuję, Manuelko, za udział w tym protokole badawczym. W tej chwili wyłączę nagrywanie i za chwilę wyprowadzę Cię z hipnozy. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures.
Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar
por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad
de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.